cieszy, że jest dniem inauguracji Akademii Młodego Jeźdźca. Jest to pomysł, który ma być alternatywą dla spędzania przez dzieci czasu przed komórkami, przed smartfonami i przed komputerami. W ramach zajęć zapewniamy dzieciom naukę jazdy konnej, quizy, gry terenowe, zajęcia z rękodzieła i nauki języka angielskiego. Ponadto w dzisiejszym dniu otwieramy plenerową wystawę poświęconą armii generała Andersa i jego bohaterskim żołnierzy. Z zajęć mogą skorzystać wszystkie chętne dzieci i młodzież bez względu na miejsce zamieszkania. Zajęcia planujemy robić cyklicznie w zależności od ilości chętnych. Liczymy na pozytywny rezonans i liczymy na to, że od przyszłego tygodnia zaczniemy już normalnie co tydzień, w soboty, w niedzielę realizować program i prowadzić zajęcia. Na chwilę obecną noclegów nie możemy zapewnić, natomiast posiłek oczywiście tak. Państwo, 79 lat temu we Włoszech pod Monte Cassino polscy żołnierze, polscy oficerowie pod genialnym dowództwem udowodnili światu i potwierdzili słowa Napoleona Bonaparte, że dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Eksponowanie generała Andersa tutaj jako bohatera tej wystawy. A konie, w tym konie janowskie, no mało jest może informacji na temat, że generał Anders wielkim miłośnikiem koni był i największe sukcesy jeździeckie przedwojenne to jest dzieło, można powiedzieć, wspólne, ale z główną, pierwszoplanową rolą wówczas pułkownika Władysława Andersa. Jego losy wojenne, szczególnie jako więźnia sowieckiego po kampanii wrześniowej po 1939 roku, a później twórcę armii na terenie Związku Sowieckiego, no to już jak gdyby znamy bardziej, szczególnie z tej opisanej przez pana prezesa, no jak gdyby ukoronowania jego kariery bitwy pod Monte Cassino zwycięskiej, która no rozsławiła jak gdyby imię polskiego żołnierza. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. Wszystkie marki na Monte Cassino czerwiejsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. Na wschodnie ziemie Polski wkroczyli Sowieci. Dziadek trafił do niewoli. No i jeśli tak w szczegółach, no to to informacji nie mamy. Właściwie dziadek się odnalazł po tym, jak w wyniku najpierw ataku Niemiec na Związek Sowiecki, czyli po 22 czerwca 1941 roku, a później po wyniku układu podpisanego przez generała Sikorskiego z ambasadorem Majskim,
którego skutkiem było to, że Sowieci uwolnili więźniów, którzy znajdowali się w łagrach. Najprawdopodobniej dziadek, w którym z łagrów był, ani tam rodzina jakby informacji na ten temat nie posiada, skąd dokładnie dziadek został uwolniony. Natomiast pojawiły się później listy, bo jakkolwiek była to wojna, to korespondencja jeszcze, można powiedzieć, docierała jakimiś tam kanałami.